Czwartym podsumowaniem, które będzie raczej krótkie, jest to wydarzenie, które miało miejsce w tym roku, czyli po konsystorzu większość kardynałów Kościoła katolickiego, to są kardynałowie wybrani przez papieża Franciszka. Nie byłoby w tym nic dziwnego, przecież papież Jan Paweł II przez 27 lat swojego pontyfikatu wybrał bardzo wielu kardynałów. Ja będę mówić, że ostatecznie to wszyscy, bądź prawie wszyscy kardynałowie byli wybrani przez niego i oni wybierali kardynała Ratzingera na papieża Benedykta XVI, ale jest zupełnie i odmienna polityka papieża Franciszka w dokonywaniu tych wyborów. Jan Paweł II dawał kardynalskie kapelusze i konserwatystom, dawał i kardynalskie kapelusze i liberałom tak zwanym, czyli tym, którzy dzisiaj na przykład popierają papieża Franciszka. Nie, papież Franciszek robi zupełnie inaczej. Wybiera tylko i wyłącznie tych, którzy będą realizować jego wizję. Zatem można powiedzieć, że ustawia również w ten sposób bardzo wyraźnie kolejne konklawę pod takiego kandydata, który będzie kontynuował jego tą wizję radykalnych zmian. Wydaje mi się, że to był ważny moment roku 2019. Oczywiście wiemy, że takie planowanie przyszłego konklawę nie zawsze się udaje. Ten moment wydaje mi się ważny, chociaż może się wydawać, że to jakaś kwestia szczegółowej polityki watykańskiej, ale de facto kto będzie następnym papieżem, jaką będzie prowadził kościelną właśnie politykę, w dużej mierze będzie oddziaływało na naszą sytuację katolików wierzących w kościele, na sytuację kościoła polskiego w kościele światowym, bo jeżeli przyjdzie po papieżu Franciszku kolejny papież, może jeszcze bardziej radykalny w planach zmiany dyscypliny, może zmiany po prostu poszczególnych artykułów wiary, to Kościół katolicki stanie niewątpliwie przed niebezpieczeństwem jakiegoś rozłamu, jakiejś takiej sytuacji, w której katolicy, ci, którzy będą wierni tradycji, wierni będą Ewangelii, wierni będą temu, co Kościół wierzył przez całe 2000 lat, znajdą się gdzieś na jakimś marginesie, w formie jakiejś diaspory, będą mniejszości, jak w czasach chociażby schizmy herezji ariańskiej, kiedy to właśnie katolicy stanowili tą mniejszą grupę, a w kościele rządzili łącznie z biskupami, z duchowieństwem, w dużej mierze arianie, popierani przez cesarzy. Także ten drobny, jak się wydawało, moment, ten taki urzędowy wręcz moment, którym było desygnowanie, były nominacje duchownych na kardynałów, jest bardzo ważny. Szczególnie, że właśnie mamy do czynienia z duchownymi, no, bardzo liberalnymi. Niektórzy z nich na przykład publicznie głosili to, że związki partnerskie, homoseksualne powinny być zalegalizowane. Czy jeden z kardynałów na przykład napisał przedmowę do książki najbardziej znanego lobbysty LGBT w kościele, księdza Jamesa Martina. Jeżeli tego typu osobistości będą rządzić kościołem, możemy się spodziewać wzrostu znaczenia homolobby w kościele i parcia do zmiany najbardziej elementarnych części katolickiego nauczania, tego, których dotyczy roli rodziny, małżeństwa, tego w ogóle czym jest rodzina. Przecież to nauczanie nie jest jakimś tylko historycznym wytworem, całkowicie historycznym wytworem dziejów Kościoła, ale ma swoje osadzenie w objawieniu Bożym, w tekstach biblijnych.